Action! Dobra. Cześć. Dzisiaj mamy... Dobra. Cześć. Mamy 6 rano. W dniu dzisiejszym będziemy wylewać posadzki, aczkolwiek nie powinienem nawet mówić, że będziemy wylewać, bo posadzki się układa. Nie będziemy robić tego osobiście. Będzie robiła to firma zewnętrzna. Posadzki będą z Mixokreta. Ogólnie 175 metrów. Zobaczymy, ile to czasu zajmie. Cement mam kupiony, plastyfikator mam kupiony, włókno mam kupione. Jadę w tej chwili podłączyć wodę, dokończyć jeszcze jakieś tam drobne, że tak powiem, poprawki, jakieś otuliny dołożyć na rurki i tak dalej. Zdecydowałem się na tą formę, czyli ja zapewniam wszystkie materiały, organizuję. Przyjeżdża firma, robi tylko... Właściwie przyjeżdża firma i wykonuje tą usługę. Dlatego zdecydowałem się w ten sposób, żebym wiedział po prostu, ile dokładnie dowiedziałem się, ile ma pójść plastyfikatora, ile ma pójść włókna, jaki cement, żeby nie był to jakiś tani byle jaki cement z dużą zawartością popiołu. U mnie będzie to Gourage, zresztą zobaczycie na pewno na filmie. Jaki plastyfikator i tak dalej, też powiem, aczkolwiek ja tam nie zastanawiałem się jaki, nie rozważałem tego, ma być plastyfikator do podłogówki, no i tyle. Włókno w takiej ilości jak ma być, nawet bym powiedział, że jeszcze dwa woreczki za mało, dokupiłem tego włókna. Nie chciałem uniknąć takiej sytuacji, że przyjedzie firma z jedną banieczką plastyfikatora, z jednym woreczkiem włókna i będzie twierdziła, że to wystarczy. No ja zorientowałem się, ile czego pójdzie od firmy, dostałem taką informację, ile mam cementu kupić, czyli 14 kg cementu na metr kwadratowy posadzki o grubości 7 cm, do tego 140 kg piachu. Oczywiście piach musi być również na posadzki. W moim przypadku był to piach z Wrocławia, z portu. No i tyle. Zapraszam Was na film. Myślę, że na pewno coś ciekawego się dowiecie z tego filmu. Coś ciekawego, wyciągniecie jakieś wnioski. Może zobaczycie błędy jakieś. Później unikniecie ich na przykład na swojej budowie. Ja dzisiaj będę chciał przede wszystkim skupić się na przypilnowaniu tego, żeby ten plastyfikator był w odpowiedniej ilości dodany, żeby to włókno było dodane w odpowiedniej ilości. No i będziemy też pilnować węża, bo jak wiadomo, ten wąż, którym jest podawany ten urobek, źle to chyba powiedziałem, gdzie jest podawana ta sucha mieszanka, półsucha mieszanka na posadzki, on wiadomo wariuje, więc chcę się pilnować, żeby nie porozwalał rurek, w sensie tak jak ułożyliśmy rurki co 10 cm, tak chciałbym, żeby w trakcie zalewania i po zalaniu one zostały na swoim miejscu. Jak będzie, zobaczymy. Więc zapraszam Was na film, nie przedłużam tego wstępu. Myślę, że na koniec zrobię Wam jeszcze podsumowanie. I tyle. 6 z minutami, ja jestem w drodze. Na razie, na pewno będzie się działo.